Drodzy Państwo, dlaczego ja słyszę to dwukrotnie? Chyba jest przydźwięk. Czekajcie, tylko jeszcze wyłączę tutaj. Jak to się wyłącza? Moment, moment. Wiem, że już mnie słyszycie. O, to będzie chyba to. Czekajcie. Wyłączone. Już będzie dobrze. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać lepiej. Proszę Państwa, zaraz zobaczę na czacie, czy mnie słychać. Dajcie mi jakiś znak. Naprawdę, już jest okej. Dobrze. Słuchajcie, to, co się dzisiaj działo, ja zawsze, w ogóle tak, po pierwsze Was witam serdecznie, tak? Wiem, że żeście się za mną stęsknili. Bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, miałem po prostu niesamowite telefony od Krzyśka i naprawdę tutaj trzeba przyznać, że mój przyjaciel... Dobrze, nie mogę tutaj mówić o naszych rozmowach, ale przejął się. Nie wiem, co żeście mu tam pisali w tych komentarzach w mojej sprawie. Naprawdę nie wiem. Przejął się. Jest to kochany. Naprawdę Krzysiu jest kochany. Tyle tylko wam powiem. Pozdrów proszę Maję. Pozdrawiam Maję. Proszę Państwa, zawsze jak robię audycję o Sajbabie, dzieją się dziwne rzeczy i nie widać pana, a zaraz będzie mnie widać. Tylko jeszcze wam coś powiem. Zawsze dzieją się dziwne, a może dobrze, pokażę was, powiem siebie. Dobra, już moment. O, widzicie mnie teraz? Bardzo dziękuję, że pan wrócił. Panie Danielu, dziękuję też bardzo za te słowa wszystkie. Słuchajcie, ludzie mnie zaczepiali na ulicy. Dlaczego nie prowadzę audycji? Naprawdę, Jackowski zrobił robotę, dokładnie. Tutaj przyznam szczerze, że... Dobra, zakończmy, Krzysiu jest kochany, tak, zakończmy sprawę Krzysia. Jak będzie to słyszał, ja wiem, że miałeś rację, tak, tak, obiecuję ci, Krzysiu, już nie będę, dobrze? Jak widzisz, się staram, żeby tutaj, no. Drodzy Państwo, wiecie, że to nie miał być live. To nie miał być live, tylko ja się przeliczyłem się po prostu z tym, jak bardzo to się długo renderuje. Ja wam pokażę teraz. Nie wiedziałem w ogóle, wiecie, ja nie jestem jakimś youtuberem. No, zobaczcie, mam uploading z programu 65%, czyli to tak naprawdę wejdzie, weszłoby gdzieś za, no, powiedzmy, za jakieś pół godziny, bo to jest 19,5 gigabajtów. Boże, ja nie wiedziałem, że takie są potężne te pliki, ogromne. Także słuchajcie, no, musiałem coś zrobić i ja to puszczę to po prostu z live'a, ten materiał. Także, no, nie miałem innego wyjścia, ale... Wiecie co, ja coś powiem wam szczerze, że ja naprawdę wierzę, że z Sajbabą nie ma przypadków. Może to było tak, że ma ktoś tam obejrzeć właśnie live, a ktoś tam nie zobaczył tego wtedy, bo to jest ważny materiał. Śledziłem wasze komentarze. Zanim jeszcze puszczę ten właściwy, już za chwilkę mnie zobaczycie w innym stroju, specjalnie inną koszulę założyłem, żeby pokazać, że tamto jest nagrane, to jest na żywo. Słuchajcie... Czytałem komentarze o Sajbabie, tak? Ktoś pytał, czy ja wiem o tym strasznych informacjach, że pedofil, tak? Jakieś w ogóle relacje ludzi wstrząsające, że złodziej, że narkotyki sprzedawał, też takie były informacje. Oczywiście, że ja mam te wszystkie, więcej niż nawet wy mam. Tylko, że odpowiem tak w ten sposób, dobrze? Żeby to, bo też się zastanawiałem, jak państwu odpowiedzieć. Pana materiały dają ogromną otuchę. Panie Ewo, ja wiem o tym, ja o tym wiem. Krzysiek mi to samo mówił i ja o tym wiem. Proszę Państwa, oczywiście są straszne rzeczy w internecie o Sajbabie. To prawda. Ale o mnie też są straszne rzeczy. Jakbyście na przykład weszli na strony tak zwanych polskich tam badaczy UFO, to się dowiecie, że jestem oszustem, kłamcą, że buduję kościół ufologiczny, tak? Mój kolega tutaj z fundacji mówi, ty, no weź tych po prostu, tutaj użył słowa powszechnie uważanego za obelżywe, podaj do sądu. Ja mówię, słuchaj, no będę się spotykał z nimi na ich gębę, będę patrzył. Piszą o mnie straszne rzeczy. I też wam pokazuję państwu ten mechanizm, bo żebyście wy mogli zweryfikować to, czy zdany są prawdziwe, czy projekt Kontakt jest prawdziwy, czy te wszystkie rzeczy, które ja tutaj mówię, są prawdziwe, to musicie wejść do środka. Wy nie wejdziecie, bo nie macie takiej szansy. Ja tutaj zaprezentuję wam osoby, które weszły do środka i będą o tych rzeczach mówiły. Pana głos za bardzo świszczy, lekko by pan przyciszył. Być może ja tutaj mam jakiś też coś mi też ten dźwięk dziwnie jakoś brzmi, ale wytrzymajcie chwilę, bo już puszczam już za chwilę ten materiał. I jeszcze jedną rzecz wam powiem.
Moi drodzy Państwo, słuchajcie, coraz bardziej mnie bawi ten YouTube, ale nie będę w tej chwili zagadywał o YouTube i o tym, jakie mam plany. Dzisiaj o śnie Sajbaby, tak? I tego się trzymajmy. Drodzy Państwo, też wśród tych komentarzy pojawił się, nie wiem dlaczego, wątek świadków Jehowych. Czy świadków Jehowych, chyba tak się po prostu to czyta. Wiecie co? Niezwykła rzecz. No, dziwnie ten mikrofon brzmi, naprawdę. Coś tutaj musiałem przestawić, ale wytrzymajcie jeszcze sekundkę. Proszę Państwa, dziwna rzecz, bo sprawa Sajbaby nie ma nic wspólnego ze świadkami Jehowych, jeszcze Jehowy, ale tam się pojawia w tym materiale wątek świadków Jehowy. To jest nieprawdopodobne, że ktoś trafił, tu jest jakiś przydźwięk, ja nie będę już poprawiał dźwięku, bo już nie ma sensu, już puszczam ten materiał. Pojawia się wątek świadków Jehowych w tej rozmowie moją z tą kobietą i to jest nieprawdopodobne. Zobaczcie, jakie są zbieżności, niesłychane korelacje w czasie. Aha, jeszcze te reklamy są rzeczywiście, ojejku, zapomniałem wyłączyć reklam, przepraszam Państwa bardzo. Rzeczywiście będą reklamy, faktycznie będą, miałem wyłączyć, dobra. Słuchajcie, wybaczycie mi, dobrze? Już zobaczcie, daję wam materiały codziennie o 20 rozmowy. To krótkie, no bo to wiadomo, że... Ale wam daję, więc wybaczcie te reklamy. Wybaczcie, rzeczywiście będą reklamy w tym live'ie. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem i faktycznie... no, nie... Dobra, czekajcie, czyli powiedziałem wam o tym, że będzie o świadkach Jehowy i ktoś napisał o świadkach Jehowy. I to jest po prostu też znak, że ten materiał tak miał być, miał się tutaj ukazać. Miał się po prostu ukazać, może dla jednej osoby będzie to ważny materiał. I tyle. I myślę, drodzy Państwo, że już czas, bo ten materiał jest trochę długi. Zobaczymy, czy to się uruchomi. Gdyby się nie uruchomiło, to będziemy coś kombinować i ratować. Ale teraz, panie i panowie, trzymajcie kciuki mocno, żeby to poszło, bo 19,5 GB materiał. Nie wiem, czy OBS to, program OBS to uruchomi, ale jeśli to uruchomi... Aha, wiem, co jeszcze wam miałem powiedzieć. Te reklamy, przepraszam jeszcze raz, nie wyłączyłem reklam na live'ie, nie znoszę reklam na live'ie i rzeczywiście już obejrzałem dwie reklamy. Hardkorowiec. Dachy Marek, no cóż mam powiedzieć. Proszę Państwa, ale... Zauważyłem, że ta rozmowa, bo ja nagrywałem, wiecie w jaki sposób, z tą panią, nagrywałem przez takie słuchawki i zobaczyłem, że coś jest chyba nie tak, że jak ja trzymam ten telefon i nagrywam po prostu w ten sposób, o dziękuję bardzo za tutaj jakiś, widzę, że zagranica się odezwała, to lepiej się nagrywa niż przez te słuchawki, także będę nagrywał normalnie i tam będzie po prostu trochę cicho ta pani. I też to wybaczcie, ale ze względu na wagę tego materiału, po prostu, no, jak widzicie, nie dałem nawet tego podkładu, który lubię, jak on tam szemrze z tyłu, żebyście dobrze słyszeli ten materiał, bo on jest ważny. I powiem Państwu tyle, że jeżeli w ogóle kiedykolwiek się po coś pojawiłem na tym kanale całym, to właśnie, żeby mówić wam takie rzeczy, nie tam o UFO, tam sobie spisać z internetu, fakty i tam, że... Czy cytaty jakieś z internetu sobie wam tutaj rzucać, bo to są rzeczy, z których niewiele się dowiecie o życiu, o nich, o wszystkim, o tym celu, jaki my mamy, a z tego się, to jest wielka tajemnica, na którą ja natrafiłem, nie potrafię sobie z tym poradzić, ale ucinam w tej chwili i puszczam, proszę Państwa, puszczam ten materiał. Miejmy nadzieję, że się uda. 3, 2, 1, start. Zobaczymy. Będę miał inną koszulę, bo nagrywałem to dzisiaj. A ciekaw sam jestem, czy ten program to uruchomi. Zobaczymy. No to sprawdźmy. Dzień dobry Państwu. Robert Bernatowicz. Jeszcze, bo tutaj też jeden ze słuchaczy zasugerował, że byłoby o wiele lepiej, żeby te audycje miały swój debiut o 7 rano, że rano się fajnie tego słucha i że to byłby dobry pomysł na początek dnia. Nie wiem, co myślicie o tym, możecie napisać w komentarzach, ja tam sobie przeczytam, czy wam ten pomysł się podoba. Na razie o 20. Przypomnę, że to tak naprawdę jest efekt męskiej mojej rozmowy z Krzyszkiem Jackowskim. On do mnie zadzwonił, Krzysztof Jackowski do mnie zadzwonił, w takich rzeczywiście krótkich, żołnierskich słowach powiedział, co myśli o tym, że ja mam taką długą przerwę, wiele osób czeka na moje audycje i że powinienem to robić, także
Ja pomyślałem sobie wtedy, że po prostu rozwiążemy to w ten sposób, że ja na razie będę emitował te moje rozmowy z ludźmi, a dłuższe materiały, bo ja w tej chwili nie mam na to tyle czasu, także akurat emitowanie tych rozmów nie sprawia mi aż takiego kłopotu. Także na takie dłuższe rozmowy, dłuższe materiały jeszcze przyjdzie czas. No nic, w każdym razie, jak widzicie, kolejne dni przynoszą te rozmowy. Tych rozmów mam nagranych bardzo dużo, więc z materiałami nie będzie problemu. Natomiast tutaj też sobie pomyślałem, że dam taki nowy brand w postaci tytułu Rozmowy na krawędzi wszechświata. Rozmowy na krawędzi wszechświata. Tak sobie wymyśliłem to i nawet mam takie fajne grafiki. Możecie tutaj zobaczyć jedno z takich grafik, ale grafik mam więcej bardzo, bardzo efektownych do tego programu. Będą też spotkania na krawędzi wszechświata ze mną. Takie po prostu spotkania w Warszawie. Jedno już będzie niedługo, które organizuje mój serdeczny kolega, także to też wam powiem kolejne z rzędu, bo już było takich kilka spotkań, tylko ja ich w ogóle nie informowałem o nich nikomu. Nikogo. Proszę Państwa, to tyle z takich rzeczy porządkowych. Teraz temat dzisiejszego programu, który wymaga kilku słów komentarza ode mnie. Dlatego, że po prostu jest wyjątkowy ze 100 powodów. Postać Sai Baby, hinduskiego guru, bardzo tak dziwnie wyglądającego, moim zdaniem przypominającego tego tancerza z Bonnie M, zespołu Bonnie M, który królował na dyskotekach w latach 70. Ja przyznam się, powiem Państwu, jest to dla mnie doświadczenie niebywałe. Ja dotknąłem czegoś, czego nigdy nawet sobie nie wyobrażałem i nie jest to żadne złudzenie, także od razu Państwu odrzucam, bo będziecie może myśleć, że ja tutaj ulegam złudzeniu, że może też niektórzy sugerują, że to są jakieś po prostu omamy, które nie, proszę Państwa, ja miałem z Sai Babą kilka takich historii, znają je moi najbliżsi przyjaciele, których opowiedzenie nie przejdzie mi przez gardło, nie odważę się, ale siła tych historii jest tak potężna, że wyobraźcie sobie, że nawet moja mama, która jest naprawdę osobą o bardzo poglądach takich katolickich i nigdy nie patrzyła życzliwie na to, czym się zajmuje, uważała, że to są jakieś rzeczy niebezpieczne, akurat po jednym wydarzeniu z jej koleżanką i z udziałem Sai Baby po prostu nie ma żadnych złudzeń co do prawdziwości tego. To jest bardzo trudny temat, dlatego że ja kiedy zacząłem się interesować postacią Sai Baby, to był 90, drodzy Państwo, chyba drugi rok, pierwszy raz, kiedy ja się dowiedziałem, pierwszy, drugi jakoś tak szybko dosyć się dowiedziałem o Sai Babie. Dla mnie to był to taka egzotyka po prostu. Gdzieś taki sobie chodzi człowieczek, w Indiach, wiedziałem, że w Indiach są po prostu tysiące guru, nie jest to jedyny jakiś guru. Oczywiście zdawałem sobie sprawę z tego, że on ma wyjątkową pozycję ze względu na to, że podobno, tutaj słyszałem takie informacje, że tworzy przedmioty, że jest w stanie się pojawiać w dowolnych miejscach, ludziom w snach się pojawia, że pojawia się także na jawie, tak było w przypadku koleżanki mojej mamy. No ale to po prostu nie mieściło mi się w głowie. Wydawało mi się, że to jest jakiś no po prostu żart, ale taka ciekawostka, tak? Że to, no, to jakaś tam sekta, coś gdzieś, ale to ja daleko się zawsze trzymałem od takich rzeczy. I w zasadzie nie miałem tutaj żadnych, jeszcze wtedy nie było internetu. Pamiętajcie, bo gdyby był internet, pewnie dzisiaj wstukałbym sobie w internet po prostu hasło Sai Baba, wyskoczyłoby mi, że szarlatan, że pedofil, także jest oskarżany o pedofilię, że po prostu oszukał mnóstwo ludzi, że żadnych przedmiotów nie tworzył, wszystko to była taka po prostu sprytna, zmanipulowana gra, że to wszystko są sztuczki, że to jest iluzjonista jedynie i tak dalej, i tak dalej. Pewnie bym się tym nie zainteresował, tą postacią. No ale wtedy, w 90,
2006 roku, kiedy była audycja Nautilus Radia Z. Wyobraźcie sobie Państwo mnie, młodego człowieka wtedy, bo to ile, 96 rok, to ja miałem 28 lat, to byłem prawie dzieckiem, dzisiaj w moim wieku to patrzy się na tych ludzi w tym wieku już zupełnie inaczej niż wtedy. Mi się wydawało wtedy, że jestem bardzo stary, tak? Ale czas zweryfikował moje poglądy. Ja beztroski król życia byłem, wtedy ewidentnie królem życia, nie brałem pod uwagę jakiegoś hindusa, który jest w stanie po prostu mieć wpływ na życie i na wydarzenia kogoś w Europie czy tam w Stanach Zjednoczonych. To jest absurd, no dajcie spokój, no chodźmy po ziemi, nie dobudowujmy siedmiu pięter do parteru, jak mawiał mój szef były. Proszę Państwa, no i jest ta audycja i od tego muszę Wam zacząć, jak to się zaczęło po raz pierwszy, bo rzeczywiście nie zrozumiecie wagi tego opisu i tego snu, o którym który za chwilę wysłuchacie i tego całego wydarzenia niezwykłego. I do mnie się zgłosił człowiek, który zaproponował mi, żebym zrobił program o Sai Babie. Ja powiedziałem, mówię, wie pan, to jest jakiś guru hinduski, ja się od tego trzymam z daleka, mnie bardziej interesuje UFO, no, ewentualnie duchy, takie rzeczy, ale ja nie będę wchodził w jakieś takie klimaty. On mówi, proszę pana, to są rzeczy bardzo realne i pan będzie mógł doświadczyć tego. Ja powiedziałem mu, no ale co, jak doświadczyć? On się wtedy tak zamilkł, zastanowił się i mówi, wierzy pan w to, że są zbiegi okoliczności, które są, nie są zbiegami okoliczności? Ja powiedział, jest bardzo zagadkowo. Ja wtedy pamiętam, mówię, no wie pan, zbieg okoliczności, to jest po prostu ułożenie zdarzeń losowo i o czym tutaj w ogóle mówimy? On się uśmiechnął, mówi, niech pan zrobi tę audycję, to coś pan zobaczy. Intrygująco to zabrzmiało, przyznam szczerze. No dobrze, bo powiedział mi taką rzecz, że ten człowiek, ta istota, kimkolwiek był Sai Baba, bo przypomnę, że zmarł w 2011 roku, po prostu potrafi wysyłać sygnały do ludzi, których tam jakoś namierzył, zauważył, za pomocą nieprawdopodobnych, synchronicznych takich wydarzeń, zbiegów okoliczności, które zapierają dech w piersiach. Wiecie Państwo, ja to wtedy puściłem mimo uszu, bo nie wyobrażałem sobie zbytnio, że zbieg okoliczności to jest po prostu przypadek i koniec. Nie ma tutaj, nie ma co dorabiać do tego żadnej wielkiej filozofii. I proszę Państwa, ja zawsze na wykładach opowiadam tę historię i zawsze jak ją opowiadam, nawet teraz, jak ją sobie przypominam, to czuję po prostu ciarki na skórze, bo rzeczywiście na plecach, tak, bo rzeczywiście to było nieprawdopodobne wydarzenie. Powiem Państwu, jak to wyglądało. To był pierwszy taki rzeczywiście sygnał, taki strzał, który dostałem. Mianowicie... Ja w trakcie audycji, wiecie, że audycja to jest muzyka i w studiu rozmowa. Ja rozmawiałem z osobą, która była w Puttaparthi, moim kolegą, czyli tam gdzie był Ashram Sai Baby. I w trakcie tak puszczamy różne historie, że on się pojawia ludziom, że jest, ma wiedzę o każdym z ludzi, którzy do niego przyjeżdżają, ale także w ogóle chyba o wszystkich ludziach, że on ma jakąś taką świadomość holistyczną wszechświata, coś takiego, co tylko mają najbardziej rozwinięte istoty we wszechświecie po prostu, z tego górnego piętra i że on po prostu zna wszystko o mnie, moją przeszłość i moją przyszłość. Ja wiem, że to brzmi, wiecie, jak szaleństwo, ale tak wtedy, no, ciekawa audycja, tak? Mieliśmy audycję o Trójkącie Bermudzkim, o UFO, o Emilcinie, o duchach, no to jest o Sai Babie, na tym zasadzie. To nie miała być jakaś rzecz, która tutaj zmieni poglądy moje na świat, a zmieniła. Uwierzcie mi, że zmieniła. I pamiętam ten pierwszy strzał. Ja się zastanowiłem w trakcie tam, kiedy pewien materiał było człowieku, który poprosił Sai Babę o pewną interwencję i ta interwencja nastąpiła. Tutaj w Polsce, nie tam gdzieś w Indiach.
I on po prostu ułożył jakieś wydarzenia tak, że po prostu ten człowiek otrzymał jasny sygnał, że ta interwencja nastąpiła Sai Baby. On to opowiedział wtedy, pamiętam, jako taki głos w dyskusji, w audycji raczej. Ja pytam mojego kolegę, mówię, słuchaj, a jak sądzisz, czy on teraz nas słyszy, kiedy my mówimy o nim? Mój kolega z pełną taką powagą mówi, no w ogóle nie rozumiesz tego, z czym masz do czynienia. To jest awatar, to jest... W tym człowieku jest świadomość holistyczna wszechświata, czyli tak naprawdę on spowodował na przykład tę audycję u ciebie po to, żebyś ty skierował, zawiadomił o nim jedną osobę w Polsce na przykład. Po to tylko robimy tę audycję dla tej jednej osoby. Mi się to wtedy bardzo spodobało, co on powiedział. Ja mówię, dobrze, ale czy jest zadowolony? Czy on jest zadowolony z tej audycji? Czy może mi dać znak? I wtedy ten mój kolega powiedział dziwną rzecz. Mówi, jak najbardziej może ci dać znak przez niezwykły zbieg okoliczności, tylko prośba o to musi iść stąd. Musi iść i to być czystego, czysty dźwięk musi iść z samego serca i wtedy on ci da znak. Ja mówię, dobrze, bez żadnego jakiegoś wielkiego przekonania. Mówię, okej, no to ja w takim razie chcę dostać znak, czy on jest zadowolony z tej audycji. I tak to się zakończyło, audycja się zakończyła. Pamiętam, że wyszedłem ze studia, schodzę na dół, bo wtedy Radio Z było na dwóch piętrach na ulicy Pięknej 66. Piękne lata na ulicy Pięknej. Pamiętam, że podchodzę do sekretariatu, podchodzi sekretarka Aśka, która tam pracowała, jedna z dziewczyn, i mówi, słuchaj, był przed sekundą listonosz i przyniósł ci kartkę pocztową. I trzyma tę kartkę. Mówię, dobrze, no ale skarbie, no przecież wiesz dobrze, że ja kartek dostaję bardzo dużo od ludzi, prawda? I mam taką specjalną rynienkę tutaj w redakcji, tam w tym sekretariacie, gdzie jest napisany Robert Bernatowicz. I... No tak, tak, no ale on był przed chwilą, mam tę kartkę, to trzymaj. Ja, proszę Państwa, wziąłem tę kartkę do ręki. Wiecie, to oczywiście trudno mi tutaj jakoś oddać słowami emocje, prawda, bo wiadomo, że to nie zabrzmi tak, jak powinno zabrzmieć, bo nic nie zabrzmi tak, jak wtedy się poczułem. Ale ja po prostu ugięły się pode mną nogi, usiadłem, bo to była kartka wysłana z Indii z Sai Babą. Wtedy tutaj pokazuję Wam zdjęcie, które było jako na tej kartce, to było właśnie to zdjęcie jego. Ona szła kilka miesięcy po wysłaniu z Indii. Były tam jakieś adnotacje na tej kartce, że ona miała zły adres pisany i ona gdzieś tam wróciła, ale potem jeszcze ten adres ktoś poprawił i ona doszła po 3 miesiącach, doszła dokładnie mniej więcej minutę po tym, jak ja wyszedłem ze studia po zadaniu tego pytania. Ja wtedy, wiecie Państwo, ja wtedy wiedziałem, że tu po raz pierwszy dotykam czegoś, czego nigdy nie dotknąłem, nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem i że to jest bardzo ważne, że to ma związek niewątpliwie z tą postacią, kimkolwiek ten człowiek jest, I że to wydarzenie w jakiś sposób ma znaczenie w moim życiu. Ja od tego czasu, proszę Państwa, przeżyłem bardzo wiele historii z Sai Babą. Niezwykłych historii, poruszających historii. Myślę, że to doświadczenie z tym czymś, cokolwiek to jest. Ja nie wiem, ja nie potrafię tego nawet nazwać tutaj, żebyście mieli jasność. Ja nie jestem żadnego ruchu Sai Baby, czy tam jakiegoś organizacji. W ogóle tych ludzi nie znam nawet, poza jedną osobą, którą tam poznałem, ale nie interesują mnie te organizacje, ponieważ to jest takie doświadczenie bardzo osobiste, przejmujące. Tutaj nie trzeba żadnego, nie wiem, jakiegoś... Poza tym jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Ja też się czuję... On cały czas, całe życie apelował o to, żeby nie zmieniać religii, żeby nie schodzić ze swojej ścieżki, tylko żeby być lepszym człowiekiem. Z pewnością zauważyliście, że ja w trakcie audycji bardzo często mówię taki apel o to, żebyście byli lepszymi ludźmi, lepszymi katolikami, lepszymi ateistami, lepszymi Żydami, lepszymi wyznawcami Allaha, lepszymi buddystami i tak dalej, bo no, to wynika też z tego, co mówił Sai Baba, tak? No, po prostu ta audycja i ta postać bardzo zmieniła moje poglądy na świat. I tak, proszę Państwa, przechodzimy do
tego telefonu, który za chwilę wysłuchacie, a w zasadzie dwóch telefonów z tą samą osobą nagranych. Sytuacja była wyjątkowa. Wydarzyła się w piątek, teraz ten ostatni piątek, kiedy razem z moją bardzo bliską mi osobą jechaliśmy do szpitala onkologicznego. Dlatego, że ta osoba ma mały kłopot, jest duży niepokój i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jechała na takie jedno trudne badanie. Oboje byliśmy bardzo zdenerwowani tą sytuacją i bardzo zaniepokojeni. To była wyjątkowy dzień też dla mnie, bo przeżywałem to, co się z nią dzieje. I powiem wam, że jedziemy tym samochodem, ponieważ ona wcześniej dostała ode mnie coś związanego z Saibabą i miała dwukrotnie tak zwany cud zapachu kwiatów w domu. Tak, ja nie żartuję, to są naprawdę rzeczy realne, to nie są rzeczy wymyślone. Ja raz tutaj wśród tych audycji, tam nie pamiętam, kilka miesięcy temu była jedna audycja o takim właśnie, takiej manifestacji zapachu kwiatów. Niesłychanych, piękny zapach takich kwiatów, że człowieka zatyka i ona to miała. Ja wiedziałem, że to jest związane z Saibabą, ponieważ no, nie pierwszy raz miałem tego typu historię. Jedziemy tym samochodem i ja prowadzę. Z tyłu jest torba, w której jest telefon, na który dzwonicie i na który ludzie dzwonią, wszyscy, którzy chcą mi opowiedzieć historię i skontaktować się ze mną. On akurat był włączony, ja przeważnie mam jego wyłączonego. I w pewnym momencie rozmawiamy o Saibabie w samochodzie, jadąc do tego szpitala onkologicznego. Ja powiedziałem jej dosłownie, cytuję z pamięci mniej więcej takie słowa, mówię: słuchaj, wiesz, musisz teraz uważać na wszelkiego rodzaju niezwykłe zbiegi okoliczności, takie szokujące synchronizacje, dlatego że wtedy możesz dostać wiadomość od niego, bardzo precyzyjną. I w tym momencie zaczął dzwonić telefon. On dzwonił w torbie. W mojej torbie, słuchajcie, gdzieś tam, ale już słyszałem, miałem go nie odbierać nawet, ale mówię: słuchaj, weź go, wyjmij z tej torby i odbierz. Ona mówi: no i co mam powiedzieć? Ja mówię: nie wiem, no powiedz, że jestem zajęty, że po prostu ja teraz kieruję, że jedziemy, nie mów gdzie jedziemy, tylko po prostu powiedz, że jestem zajęty, niech ta osoba zadzwoni jutro. I ona wyjęła ten telefon, odebrała i zaczęła rozmawiać. I to była ta osoba, z którą rozmowę dzisiaj tutaj chcę wam zamieścić, bo to była osoba, która powiedziała: ja dzwonię w sprawie Saibaby. Proszę państwa, w zasadzie, cóż mogę wam powiedzieć? Podejmiecie sami decyzję, sami to ocenicie. Podejrzewam, że ocenicie to bardzo źle, bo raz, że internet tutaj bardzo służy, tak, kiedy wpiszecie tutaj to hasło, tam Saibaba. Dwa, że po prostu człowiek raczej kieruje się racjonalnym osądem sytuacji i jest przeciwny temu, żeby dorabiać tam jakieś wydarzenia, które przez bieg okoliczności, to jest bieg okoliczności, tu i nie ma żadnych w ogóle innych historii. Dwa, a trzy, proszę państwa, że to się w głowie nie mieści po prostu. To się nie mieści w głowie. Ja pamiętam, że kiedy ja po tych doświadczeniach z Saibabą zorientowałem się, że jest w ogóle jakaś siła, która w każdej chwili może wiedzieć, co ja robię, miałem taki problem, nie czułem się komfortowo przez to, bo miałem takie wrażenie, że ja zawsze ktoś widzi, tak? To naprawdę tak było. Ludzie, którzy doświadczyli tych zbiegów okoliczności, wiedzą, o czym mówię. Ale powiem państwu jeszcze jedną ciekawostkę. Tak już, skoro się zdecydowałem na tak ważne wystąpienie. Ważne. Ja wiem, że tutaj to w internecie nie zrobi jakieś furory, bo nie będzie jakiegoś super obrazka, nie ma tutaj jakiejś, nie wiem, treści takiej, że to po prostu tam się rozejdzie po internecie w milionach. Nie będzie tak. Tutaj mówimy dla bardzo wąskiego grona osób. Może dlatego decyduję się na taką bardzo osobistą sprawę, jak dzisiejsze to moje wystąpienie. Powiem państwu taką jedną ciekawostkę. Jak gdyby nie ta historia z Saibabą, ja bym nie zrozumiał w ogóle tego, co tu przylatuje z kosmosu, z gwiazd. Dlatego, że patrząc na historie dotyczące UFO, znajdziecie właśnie takie elementy, że
Uczestnicy wydarzeń typu bliskie spotkanie trzeciego stopnia byli zdumieni niesłychanymi zbiegami okoliczności w ciągu dnia, które doprowadziły ich do tego, że mieli to spotkanie. I potem podczas tego spotkania usłyszeli, myślałeś, że to był przypadek, że i tutaj padało coś tam, co doprowadziło ich w to miejsce, gdzie doszło do spotkania. Ja nigdy tego nie rozumiałem. Myślałem, że to są jakieś majaki tych ludzi, jakaś fantazja. Ja dopiero po doświadczeniu z Sai Babą zrozumiałem, kto tu przylatuje z tych gwiazd. To przylatują, proszę Państwa, bardzo mocni zawodnicy i to nie chodzi o technologię, ale chodzi o siłę umysłu i to coś, co właśnie jest nienazwane, co nawet trudno jest nazwać, trudno jest zdefiniować, bo ja nie potrafię tego zdefiniować. No dobrze, to tyle wstępu, może trochę przydługiego, ale mimo wszystko koniecznego. Zapraszam Państwa na wysłuchanie tej rozmowy i no proszę o łaskawość, proszę Państwa o łaskawość, bo nie osądzajcie tak bez własnego doświadczenia, myśląc, że to są tylko wyłącznie jakieś chcieństwa, jakieś tutaj fantazje, jakieś, że to są bardzo konkretne sprawy i gwarantuję Wam, że tego typu doświadczenie zmienia wszystko. Drodzy Państwo, UFO to jest banał przy tym. Duchy, UFO, jakiś tam trójkąt bermudzki, jakieś tutaj tajemnicze zaginięcia, to wszystko jest banalne, to wszystko jest aż śmieszne wręcz przy tym doświadczeniu, które zaczęło się od tej właśnie kartki pocztowej w redakcji Radia Z. No dobrze, a teraz zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Witam Panią jeszcze raz, Robert Bernatowicz z tej strony. Bardzo się cieszę, że Panią słyszę. I w zasadzie ten wczorajszy Pani telefon był tak niebywały, był tak niezwykły. I powiem Pani, że ja po prostu uznałem, że ja muszę zmienić plan, jaki miałem na dziś, bo miałem zupełnie inne rozmowy pokazać, ale trzeba to ludziom pokazać i zaprezentować Pani historię i Pani sen, dlatego że po prostu jest, no inne są emocje od razu po tym, prawda? Bo też pamiętamy to, co się wczoraj stało. Tutaj zaraz może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co się stało. Muszę to powiedzieć, tak, no bo w zasadzie, żeby to jakoś zafunkcjonowało, to musi to paść. Ja jechałem z bliską mi osobą do szpitala onkologicznego, prawda? Z wielkim takim niepokojem też o wynik. Także oboje byliśmy bardzo, bardzo tacy zdenerwowani i ponieważ ja jej dałem wcześniej proszek Sai Baby i rozmawialiśmy o Sai Babie i rozmawialiśmy o tym, co się stało z Sai Babą. Ona wcześniej miała taką sytuację, że po prostu też myślała o tym o Sai Babie dzisiaj. I w pewnym momencie ja jej powiedziałem, że słuchaj, być może dostaniesz jakiś znak, bardzo precyzyjny znak i pani wtedy zadzwoniła. Jeżeli pani pozwoli, ja odtworzę tutaj z nagrania fragment tego, dobrze? Fragment tego, co ja wczoraj nagrałem, bo ten telefon też to nagrywał. A tam słychać, no słychać emocje, słychać wszystko. Robert jest obok i powtarzam jego słowa, prosi, żeby pani zadzwoniła jutro. O której, Robercie? O której bądź, ale jutro. Bardzo, bardzo proszę pana Roberta o telefon. Na ten numer, na który pani w tej chwili dzwoni, to jest numer pana Roberta fundacyjny, natomiast ja w tej chwili grzecznościowo odbieram, bo pan Robert prowadzi ze względów bezpieczeństwa. Wolaliśmy tak zrobić. A za moment wchodzimy na spotkanie. Dobrze, tylko powiem tylko jedno słowo, że ten sen dotyczył Satya Sai Baby. Ten sen dotyczy Sai Baby, tak? Tak. Dobrze. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, mówi Robert. Obok Robert, jest. Momencik. Czy to jest sen związany z Sai Babą? Czy to jest sen związany z Sai Babą? Pani potwierdziła, że tak. Na głośno mówiący włączamy panią. Sekundka. Proszę chwilkę poczekać. Chwilka cierpliwości już. Nie. Zaraz. Momencik. Przeszkadzanie, portfel, wifi, tryb samolotowy, sekundka. Stereo. Dobra, no
kobiet, żeby zadzwoniła jutro. Nie. Chodzi o sen Saibabu, tak? Głośnik jest. Czy pani nas teraz słyszy? Halo? Tak, tak, słyszę. Dzień dobry, pani Robert Bernatowicz. Chodzi o sen Saibabu. Pani Anna. Pani Anno, halo. Pani Anno, słyszymy. Proszę powiedzieć, o jaki sen chodzi. Tego, że to ma całe takie uwypuklenie. Chodzi o to, że może powiem tylko o samym śnie, a później o otoczce. Chodziło o to, że nie, muszę zacząć od początku. Spokojnie. Jest 94 rok. Czytam książkę Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, ponieważ od śmierci mamy, gdy miałam 20 lat, przestałam chodzić do kościoła i wierzyć w Boga. Ale mając 30 kilka lat, poczułam, że życie jest bardziej duchowe i zaczęłam szukać tego duchowości na Dalekim Wschodzie. Dlatego czytałam tą książkę. W tej książce dowiedziałam się o świadomości wyksusowej i poczułam taką głęboką potrzebę, którą wyraziłam takim wezwaniem, bym powiedziała, ze szpiku kości, w ten sposób, że Jezu, gdybym była w Twoich czasach, to poszłabym na koniec świata, żeby Ci się pochłonić. Tak. I ja wtedy poczułam, jak taka tuba się nade mną otwiera i to moje wezwanie idzie prosto do Pana. To był wrzesień, kiedy miałam to odczucie i czytałam tą książkę w rzeczywistości. Tak. I w listopadzie, niecałe dwa miesiące później, mam mianowicie taki sen. Jestem w domu moich dziadków na wsi. Jestem tam gospodynią domową, której funkcją jest przyprowadzać i odprowadzać ludzi z wioski, którzy stoją w kolejce, a przy stole siedzi postać, istota, której w ogóle nie znam. Nie wiem, jak się nazywa. Ma pomarańczową szatę i włosy afro. I gdy już wszystkie osoby zostały przyjęte, mogły się pytać o wszystko, mogły poprosić o cokolwiek, o rady, o cokolwiek. Ale gdy zamknęłam za ostatnią osobą drzwi, usiadłam przy tym samym stole i ta istota się pyta, a ty nie masz żadnych pytań? I ja wtedy mówię, ojejku, mam dwa. I nie to, że ja je wyśniłam, te problemy, tylko w rzeczywistości one mnie dotykały. Dotykały mnie bardzo boleśnie. Pierwsze pytanie polegało na tym, że zadałam, co dobrze zrobiłam, że poszłam na pierwszą operację. Ponieważ w tamtym momencie byłam już po czterech operacjach i mój stan był bardzo ciężki. Ta istota odpowiedziała, to dla mojego dobra, bo to były moje długi karmiczne i je spłaciłam. Drugie pytanie, zapytałam się, czy jako osoba okaleczona, ponieważ miałam stomię i nie miałam połowy jej, czy mogę wstąpić na ścieżkę duchowego rozwoju? Tak. Dlatego, że też czytałam w tamtym czasie książkę Uspieńskiego o Burcie Jewie, w której była informacja, że osoby kaleki nie mogą medytować, bo energia się krąży. Więc to też był mój taki dylemat, który jak gdyby rozrywał mnie codziennie od rana w taki sam sposób. I wtedy ta istota podeszła do mnie, ujęła w dłonie moją głowę i przytuliła do swojego serca. I to, co ja poczułam w tym momencie, to nie da się opisać, bo to nie jest doznanie ziemskie. To jest cudowność, błogość, ekstaza, dobro, miłość, ciepło, spokój, bezpieczeństwo, po wielokroć. I istota wtedy powiedziała, ty i ja to jedno. Ty jesteś mną, ja jestem tobą. Tak. I te słowa nie zwróciły mojej tej uwagi, tylko odczucie, którego doznałam. Ono było niesamowite. I obudziłam się. Wyszłam z domu, nie było internetu, więc poszłam do najbliższej księgarni, ale nie wiedziałam, o co się pytać. Tylko zapytałam się, czy mogę podejść do półki z książkami i sobie je przejrzeć. No i pacjentka się zgodziła i wyciągałam z tak zwanej
Ja czytałam, że będzie pan niezadowolony, ale to pisało para psychologów. Nie, spokojnie. No, nie jestem ortodoksem. Zaglądałam okładki, zaglądałam do środka, przeczytałam dwa zdania, pokładałam i z powrotem następne. I za którymś razem wyciągam książkę, a tam na okładce jest osoba, która mi się przyśniła. I pisze, spotkania z Sai Babą. To był taki szok, bo... Musi pani wiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie zadzwoniła pani w bardzo szczególnym momencie, kiedy my w samochodzie rozmawiamy o Sai Babie, dlatego że ja dałem proszek tutaj Sai Baby dla Justynki. Ja powiedziałem, że bardzo ważne są wszelkie znaki od niego i ona mi dokładnie opisała moment, kiedy wypadł jej proszek Sai Baby. Ja dzisiaj to było, koperta z proszkiem. I teraz pani dzwoni i mówi pani o Sai Babie. Niech pani sobie uświadomi niezwykłość tego momentu, tak? A jedziemy na onkologię w tej chwili, tak? To ja jeszcze tylko powiem jedno, że mam przyjaciółkę, która ma obrazy z Sai Babą, na których się materializuje. I ona mieszka koło Piaseczna. Ale w sposób oczywisty pani telefon jest dla nas też znakiem. To takim jednoznacznym. Powiedz ty tutaj może. Pani Anno, Justyna z tej strony. Dzisiaj rano wypadła koperta z proszkiem Sai Baby, a Robert właśnie wiezie mnie na onkologię, bo jadę na gastroskopię i się po prostu bardzo boję. I Robert, zanim pani zadzwoniła, Robert mówi tak, mówi, jak interpretować ten znak, że ta koperta wypadła. To jest chyba znak, że on przypomina, że jest. Ale jeszcze z innej sprawy, jeżeli to mogę teraz pani... Teraz żeśmy rozmawiali teraz, w samochodzie, tak? Teraz. Tutaj pani zadzwoniła w takim momencie, no, kosmicznym wręcz. Jestem ciekawa, czy pani wie, jak wygląda Sai Baba. Czy ja mogę panią zapytać o jedną rzecz? No wie po polsku, tak, ale książkę z... Ale zanim miała książkę, czy wiedziała, czy tylko... Czy pani wiedziała, jak Sai Baba wygląda zanim tą, no, czy nie? Nie, w tym śnie ja nie wiedziałam, no tak, z kim no miała tak, to klasyczne. Książkę zobaczyłam, tak. Dowiedziałam się, że w ogóle żyje, gdzie żyje. Tak. Tak. I dla mnie wtedy jeszcze było ważne, czy je mięso, bo ja już od kilku miesięcy nie jadłam tak jest, mięsa. Tak jest. I się zaczęło wycofywać głosy nowotworowe. Tak jest. I to jest w 100% pani została doprowadzona do nas, żeby do nas zezwolić. Ale przeciążam, że przesłucham audycję z panią Hanią. Tak. Mówię tak, muszę zadzwonić, spróbuję. Uda się, to się nie uda, nie uda się, to mi się nie uda. No, zadzwoniła pani w momencie wręcz mistycznym. Musi pani sobie uświadomić. To jest 100% znak od Sai Baby też dla nas. Tak, w 100%. Dlatego, że my nie rozmawiamy o Sai Babie, pani Anno, codziennie. Rozmawialiśmy od godziny, jak ja wsiadłem z Justynką do samochodu. To rozmawiamy od pół godziny, tak mniej więcej, nawet mniej. I ja jej mówiłem, to był ten moment. Ja mówię, opisz mi dokładnie wydarzenia związane z tym, że ci ta torebka, bo tam są, on bardzo symbolikę tutaj, każdy niezwykły zbieg okoliczności z nim jest od niego znakiem. I pani zadzwoniła i naprawdę w ostatniej chwili ja już to odebrałem, bo mieliśmy tego nawet nie odbierać, bo wiadomo, że dojeżdżamy do tego szpitala. I pani mówi o Sai Babie. Proszę sobie wyobrazić, jak nieprawdopodobna jest to historia. Tak. To jest po prostu niebywałe, co się stało i tylko mogę pani tyle powiedzieć. To bardzo pani dziękuję za telefon. Ja już muszę dalej jechać tutaj. Czy ja mam jeszcze jutro zadzwonić? Tak, proszę zadzwonić. Tak, proszę zadzwonić koniecznie. Proszę zadzwonić. Proszę do mnie zadzwonić jutro, dobrze? Dobrze. Czekam na telefon w takim razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest to dla mnie. To jest nieprawdopodobne. Państwa opowiem. Dobrze, na razie. No dobrze, a teraz panią poproszę o to, żeby pani opowiedziała tę historię, z którą pani zadzwoniła do mnie. Kiedy to było? Kiedy to się stało? Chciałabym się zapytać, czy opowiedzieć tylko tą jedną historię, bo zanim do niej doszło, były dwie jeszcze po drodze. Ale nie z Sai Babą. To może tak, zróbmy w ten sposób. Z racji tego, że pani powiedziała, że pani dzwoni w sprawie Sai Baby wczoraj, a ja, no, była to rzecz, ludzie, którzy mają do czynienia z Sai Babą, nie są zdziwieni, że są takie po prostu synchronizacje w czasie, które graniczą z jakimś
absurdem, czy jakimś zupełnie snem. Więc może dzisiaj opowiedzmy tę historię z Sajbabą, dobrze? Ja jeszcze do pani zadzwonię w sprawie tych innych historii, a teraz niech pani opowie o tej historii, którą wczoraj mi pani opowiedziała, my żeśmy to słuchali na głośniku, w zestawie głośnomówiącym w samochodzie. No i proszę opowiedzieć, w którym to roku było w ogóle, jak to się zaczęło? To był 94 rok. Wtedy we wrześniu czytałam książkę Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu Spaldinga, poszukując duchowości na Dalekim Wschodzie. I w tej książce dowiedziałam się o świadomości chrystusowej, co spowodowało, że bardzo chętnie wróciłam do domu ojca, ale nie potrafiłam wrócić do kościoła. Czy miała pani kryzys wiary tak zwany, tak? Kryzys wiary zaczął się, gdy miałam 20 lat. Moja mama zmarła, która była wdową i ja wtedy się zbuntowałam. Bo było dla mnie to bardzo niesprawiedliwe. I przez ten czas, do tego 94 roku, nie chodziłam do kościoła i byłam z daleka od Boga. I pod wpływem tej książki poczułam taki bardzo silny impuls, olbrzymi impuls, taka modlitwa, którą nazywam ze szpiku kości. I ona brzmiała tak: Boże, jeżeli byś istniał gdziekolwiek na świecie obecnie, poszłabym na koniec świata, żeby ci się pokłonić. Tylko tyle. No to jakieś niezwykłe słowa. Skąd się takie słowa nagle pojawiły w pani głowie? Tak pani poczuła. Ale oprócz tego poczułam, i to wydaje się takie racjonalnie, ale ja to poczułam, jak taka tuba nade mną się otwiera i to idzie prosto do adresata. Minęło 2 miesiące od tego wydarzenia. Adresata, czyli do Boga. Minęło 2 miesiące i mam sen. Sen odbywa się na wsi, w domu moich dziadków, którzy od dawna już nie żyją. Czyli jest pani w tym domu, tak? W tym śnie. Tak. W tym śnie jestem w tym domu. Pełnię funkcję gospodyni, jak gdyby domowej. Moja funkcja polega na tym, w takich domach wiejskich wchodzi się najpierw do kuchni. I kuchnia jest jakby centrum życia w takich domach. Więc w tej kuchni jest stół. Przy stole są 2 krzesła. I na jednym z tych krzeseł siedzi osoba, której w ogóle nie znam. Nie wiem, jak się nazywa. Nie wiem nic na jej temat, ale jest charakterystycznie ubrana w pomarańczową szatę i ma czarne, kręcone włosy, dużo tych włosów na głowie. Troszeczkę tak przypomina tego pana, który tańczył w Bonnie M, prawda? Taka fryzura afro, tak. Fryzura afro z czarnych włosów. Tak jest. Ta istota przyjmuje osoby, które czekają w kolejce na zewnątrz domu, i udziela im rad. I te osoby radzą się w każdej materii, ale ja nie znam treści tych rozmów. Moim zadaniem jedynie było każdą osobę po takiej rozmowie odprowadzić do drzwi i wprowadzić następną osobę. Trwało to długi czas, dopóki nie została przyjęta ostatnia osoba. Za ostatnią osobą zamykam drzwi. Zmęczona siadam przy stole, na tym wolnym krześle już. I ta istota w pomarańczowej szacie tak się patrzy na mnie przenikliwie i mówi tak: a ty nie masz żadnych pytań? To było dla mnie takie odkrywcze. Ja mówię: tak, mam przecież 2 pytania. I mówię tutaj o tym, że przypomniałam sobie w tym śnie 2 pytania, które mnie dręczyły codziennie, poprzez taką rozterkę. Czy dobrze zrobiłam, czy trzeba było zrobić inaczej? Czy mam iść w tym kierunku, czy mam iść w innym kierunku? A mianowicie, pierwsze pytanie, które zadałam, brzmiało: czy dobrze zrobiłam, że poszłam na pierwszą operację? Żeby wyjaśnić treść tego pytania, to chodzi o to, że na ten moment, kiedy ten sen, wizja senna, nawet bym ją nazwała, ma miejsce, ja jestem po 4 operacjach. Operacje to są operacje jelitowe. Od
3 lat od tego momentu snu mam już stomię, bo operacja polegała na usunięciu jelita grubego i wytworzenia przetoki brzusznej. I do tego miejsca klei się woreczek stomijny i treść leci do worka, nie leci dołem. Tą operację wykonano mi w klinice systemem eksperymentalnym i on się nie powiódł. Przepraszam, zapytam, to są rzeczy onkologiczne? To znaczy, moja choroba genetyczna została... Rozumiem, to jest genetyczna choroba. Mhm. I ona się nazywa polipowatość jelita grubego. Rozumiem. I czym się zakończyły te operacje? To znaczy, chodzi o to, że to nie były tylko operacje. Ja cały czas lądowałam w szpitalu w stanie ciężkim, bo albo miałam niedorożność jelit i albo udało się odkręcić, a jak nie, to była kolejna operacja. Albo miałam też silne odwodnienia, które prowadziły do wstrząsu. Bo w ciągu 24 godzin na przykład chudłam 3 kg, tak? Traciłam wody w postaci 3 kg. I moje pytanie brzmiało tak w sobie, w rzeczywistości. Może nie powinnam iść na tą pierwszą operację, żeby tyle nie cierpieć, tak? To były niewyobrażalne historie, ponieważ każda moja operacja łączyła się z agonią, z temperaturą, z torsjami, z otwieraniem ran, zlaniem się ropy ze wszystkich dziur, jakie miałam na brzuchu. Także to były bardzo trudne momenty, a w tamtym momencie byłam mamą trójki małych dzieci. I to było takie bardzo trudne. Więc sobie codziennie myślałam, a gdybym nie poszła, to bym nie miała tego worka, to bym nie miała tych operacji, to może bym już może umarła, ale spokojnie, bez tego bólu. I to było codzienne moje pytanie, czy dobrze zrobiłam, że poszłam na pierwszą operację. I wtedy uzyskuję odpowiedź od tej istoty. To dla twojego dobra. Dobrze, że przez to przeszłaś, bo to były twoje długi karmiczne. Tak jest. To jest odpowiedź, którą ludzie, którzy znają Saibabę, bardzo dobrze znają. On tak zawsze odpowiada, tak. Reinkarnacja nie była mi obca, ponieważ w dniu pogrzebu mamy, ja czytałam swoją pierwszą książkę Życie po życiu, i to powodowało, że jakoś przez ten proces przeszłam, ale to było tylko w teorii. Tak? Ja wiedziałam o tym, a co innego wiedzieć, a poczuć. I ta odpowiedź tej istoty, że to były długi karmiczne, spowodowała, że przestałam się tak szarpać, że o, trzeba było inaczej. Tutaj jedno ważne pytanie. Pani wcześniej nie miała pojęcia o tym, że istnieje Saibaba, jak wygląda Saibaba? Nic pani nie wiedziała. Jasne. Ja nie wiedziałam, kto do mnie mówi, tylko po prostu to było takie szczere, więc szczerze odpowiadałam. Drugie pytanie, które zadałam, to było pytanie, czy jako osoba okaleczona mogę wstąpić na ścieżkę duchowego rozwoju. Nie wiem, skąd użyłam takiego sformułowania, ale to było z głębi mnie. I znowu wyjaśnię tło tego pytania, ponieważ w tym czasie ja czytałam dużo książek i to polegało na tym, że wchodziłam do księgarni, podchodziłam do odpowiedniej półki i co drugą, trzecią książkę, która mi się spodobała, wrzucałam do koszyka, kupowałam 10 książek, wkładałam na półkę w domu i kiedy był odpowiedni moment, to wyciągałam na chybił, trafiła jakąś książkę i ją czytałam. I w ten sposób zaczęłam czytać książkę Swińskiego o Gurdzieje i w połowie tej książki doszłam do takiej informacji, że osoba kaleka nie może medytować, bo energia źle krąży. Przestałam czytać tę książkę, odłożyłam, no ale powstał we mnie dylemat, sobie myślę, kurde, jeżeli ja zacznę medytować, a ta energia się poruszy i wszystko mi wyleci tą dziurą w brzuchu, no to trochę niefajnie. Więc znowu miałam dylemat, czy ja mogę zacząć jakieś praktyki duchowe i jak to ma wyglądać. Dlatego zadałam to pytanie, czy ja jako taka osoba mogę wstąpić na tą ścieżkę duchowego rozwoju. Zadała pani to pytanie tej istocie, której nie wiedziała pani, że jest to po prostu on, tak, w tym śnie. Jasne, jasne. I wtedy stała się najbardziej niezwykła rzecz w moim życiu, którą pamiętam w każdej sekundzie do chwili obecnej. Mianowicie ta istota podeszła do mnie, ujęła w swoje dłonie moją głowę,
przyciągnęła do swojego serca i w tym momencie dotykania serca tej istoty doznała uczucia, które nie jest znane mi na ziemi. To uczucie mogłabym nazwać wszystkim, co najpiękniejsze, pomnożone przez tysiąc, czyli ekstazą, błogością, miłością, dobrem, ciepłem, spokojem, nieosądzaniem. Po prostu wszystko, co najpiękniejsze, ale po tysiąckroć. Doznała pani boskiej wibracji, obecności boskiej wibracji, tak, 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 ja wiem. Ja mam wrażenie, że te wibracje wbudowały się w moje DNA. Tak, tak, już pani to zostanie na zawsze. Ludzie, którzy mieli tutaj wtrącę pani tylko taką inną informację, mieli spotkania z obcymi, którzy są bardzo podobni do Sajbaby i są bardzo rozwinięci, po prostu na samo wspomnienie zaczynają płakać. Dlaczego? Dlatego, że czują wibracje od nich i to już jakby w nas zostaje. I co dalej się stało, proszę powiedzieć? I wtedy, kiedy byłam w tym takim niezwykłym stanie, w niezwykłym stanie błogości, usłyszałam słowa tej istoty: ty i ja to jedno. I ten sen się zakończył. On zresztą mówi często: ja jestem tobą, ty jesteś mną. To jest też słynne zdanie Sajbaby, tak? I co dalej? No, obudziłam się wstrząśnięta po tym śnie, ponieważ nie miałam właśnie pojęcia, czy ta istota jest prawdziwa, czy ona jest wyimaginowana, czy ona żyła na ziemi kiedykolwiek, czy żyje obecnie. Jeżeli gdzie, to jak? Jak to wszystko wygląda? Wtedy nie było internetu. Nie było wtedy internetu, no tak, faktycznie. To nie jest tak prosto jak dzisiaj. No tak. Więc pierwszą moją myślą było doczekać do godziny 10 i pójść do takiej największej księgarni w Lublinie, żeby no, spróbować coś znaleźć. Ale no tak, weszłam, oczywiście poszłam do tej księgarni, weszłam, ale co mam tu zapytać ekspedientów? Tak, że co, miała pani sen z jakimś dziwnym człowiekiem w pomarańczowym stroju z fryzurą jak z Bonnie M, tak? Oczywiście. Więc tylko spytałam się, czy mogę podejść do półki i sama przejrzeć sobie książkę. I tą swoją metodą zaczęłam wyciągać każdą książkę po kolei z tej półki, oglądać okładkę, oglądać ostatnią stronę, przerzucać tak, czy są jakieś zdjęcia w środku. I może za 10, może za 12 razem wyciągam książkę. Proszę sobie wyobrazić, na okładce widzę zdjęcie osoby, która mi się przyśniła, tak? I to jest właśnie, to jest ten moment, kiedy biją dzwony przeznaczenia za plecami, kiedy człowiek wręcz, człowiekowi odbiera dech w piersiach. Jak to możliwe? Jak to jest taki zbieg okoliczności? Tak, tak, ja wiem. To jest znak, że to jest właśnie ta potężna duchowość. I co dalej? I pod spodem na tej okładce pisze: spotkania z Sajbabą. Wróciłam do domu, od razu pożarłam tą książkę. Po pierwsze dowiedziałam się, że żyje, że jest Indian, że prowadzi szkoły z internatem, te internaty są wegetariańskie, że jest szpital, chyba trzeci pod względem wielkości w całej Azji. I wiedziałam pierwsze, że lecę do Indii. Ten sam miałam w listopadzie, ponieważ w tej książce chyba było wydane przez Jana Nara, ale nie jestem pewna, bo bym musiała to sprawdzić. Był jakiś kontakt i ja zadzwoniłam do Wrocławia. Wybierała się jakaś grupa do ashramu Sajbaby już w styczniu, ale ja nie czułam się gotowa, że ja już teraz chcę jechać tak na szybko. Ja chciałam przeczytać jak najwięcej książek, nasycić się, że ta podróż jest przede mną, przygotować się tak wewnętrznie. I w styczniu 1996 po raz pierwszy wylądowałam w Indiach. I tak się zaczęła moja przygoda. W tych Indiach byłam 9 razy. Czyli w ashramie w Puttaparthi, w ashramie Sajbaby. Jeszcze w ashramie w Whitefield, bo to było takie zamienne. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że od 8 lat jestem osobą na tak zwanym żywieniu pozaliutowym, bo przy 6 operacji straciłam kolejne metry jelit. W
tej chwili, na dzień dzisiejszy, ma mniej niż 2 metry limita cienkiego od strony dwunastnicy. I to powoduje, że codziennie muszę przyjmować tak zwany jeden worek żywnościowy i 2 worki z elektrolitami, czyli 3 litry płynów dziennie, które trwają do 16 godzin codziennie. I to jest tak do końca życia. I pomimo tego, że to jest, wydaje się, takie no, bardzo trudne, to proszę sobie wyobrazić, że 2 razy na tym żywieniu pozalitowym byłam w Indiach, w Aszanie, po miesiącu czasu. Nieprawdopodobne. I mój bagaż medyczny wynosił 150 kg na sam pobyt. A mimo wszystko tam pani poleciała. Z tym, że na przykład mój ostatni pobyt był w roku 2020. Zdążyłam przylecieć, zanim zaczęły się te wszystkie, bo to był luty, końcówka lutego, zanim się zaczęły te wszystkie obostrzenia na lotniskach. Wtedy ten, bo to nie jest łatwo przewieźć bagaż 150 kg, bo płacenie nadbagażu by było większe niż cena biletu. Czyli tutaj tuż przed pandemią pani po prostu poleciała, tak, prawda? Tutaj jeszcze wyjaśnijmy tylko, że Sai Baba już zmarł wiele, wiele lat temu, prawda? W 2011, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, tak, dlatego że jego energia, ja uważam, że działa. Działa. Mocniej nawet, mocniej zdecydowanie. Ja mam takie jeszcze do pani pytanie. Tak. Leciałam Lufthansa i ona przyjęła to, że ten bagaż mogłam wyjść za darmo. No to brawa dla Lufthansa w takim razie. A teraz pytanie, ważne pytanie. Dlaczego zdecydowała się pani do mnie zadzwonić? Co panią skłoniło do tego? To znaczy, słuchałam pana audycji od mniej więcej, nie wiem, może od roku, jakoś tak. I w lecie, to był lipiec, sierpień, w komentarzach robiłam wpisy z informacją, że chciałabym się z panem skontaktować. Znalazłam też numer telefonu, zadzwoniłam kilka razy, ale bez efektu, więc sobie to wszystko odpuściłam. I wczoraj zobaczyłam, że pan się uaktywnił, weszłam na pana kanał, odsłuchałam audycję z kobietą, która miała na imię Hanna. Panią Hanną, tak. I to było coś takiego, że skończyła się ta audycja i to było silniejsze ode mnie. Po prostu nacisnęłam na numer telefonu i tak, a co mi szkodzi? Zadzwonię, bo poczułam bardzo silny impuls, że mam to zrobić. I tak 5 sygnałów było. Nagle ktoś podniósł słuchawkę. No, 5 sygnałów, bo koleżanka nie była w stanie wyjąć telefonu z torby, która była z tyłu na siedzeniu w samochodzie. A my w tym momencie mówiliśmy o Sai Babie i ja jej powiedziałem, że sygnał od Sai Baby przyjdzie bardzo precyzyjny. I po tych słowach zaczął dzwonić telefon. I powiem pani, że początkowo, jak pomyślałem sobie, a niech dzwoni, ale coś mnie skłoniło do tego, że tym razem trzeba go odebrać i poprosiłem moją koleżankę o to, żeby odebrała ten telefon. I tak po prostu się wczoraj to potoczyło. W zasadzie to jest pierwszy raz, kiedy ja się decyduję tutaj publicznie o tym mówić. Wie pani, że się o tym bardzo trudno mówi, prawda? Cały internet jest wypełniony informacjami o tym, że jest pedofilem, że jest złodziejem, że był oszustem, że był szarlatanem, że był po prostu kuglarzem, że... Pani wie o tym, prawda? Tak. I kiedy się mówi o Sai Babie, naraża się człowiek na ogromne, ogromne ryzyko, dlatego że jest wielka od razu pokusa rzucać tutaj takie rzeczy, że to jest sekta, to jest po prostu oszustwo, to są jakieś niebezpieczne wschodnie i tak dalej. Wie pani o tym, bo pani sama to przeżyła. Ja myślę mimo wszystko, że ja się zdecyduję przedstawić tę naszą rozmowę, dlatego że ludzie powinni się dowiedzieć. To jest pierwszy sygnał skierowany do ludzi. Ja miałem bardzo niezwykłe, ja nawet nie wiem jak to nazwać, osobiste doświadczenia z tą energią, bo to jest jakaś potężna energia. To jest coś, co jest związane ze wszystkimi religiami i...
z jednością. Tak, Sai Baba zawsze mówił, nie zmieniaj religii, idź swoją drogą, bądź protestantem, bądź katolikiem, bądź Żydem, bądź, nie wiem, islamskim nawet tutaj wyznawcą. Nie ma problemu, tylko bądź lepszym człowiekiem na tej drodze. Idziesz do tego samego punktu, do którego idą wszyscy inni na innych ścieżkach. Tylko ścieżek jest wiele. Jak to, jakie to piękne. No cóż, cóż można dodać? To... Ja na zakończenie muszę tylko jedną rzecz powiedzieć. Drugi mój ślub, znaczy ślub z drugim mężem odbył się w Indiach, w miejscu, gdzie stała chata Swamiego, który się urodził, i tam jest postawiona świątynia Shiwy. No, to... Moim mężem jest Polak. Nawet trudno mi to skomentować. Bardzo, bardzo pani gratuluję po prostu. Tylko tyle mogę powiedzieć. I bardzo się cieszę, że pani zadzwoniła. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jestem niezwykle ciekaw, jak ludzie przyjmą te rzeczy, bo ja wśród tych zjawisk dziwnych, niezwykłych, niewyjaśnionych stykam się z nimi od ponad 30 lat. Oczywiście widziałem UFO, miałem różne historie z duchami i tak dalej, ale ta historia z tą energią jest czymś, gdzie ja w momencie, kiedy próbuję to zacząć o tym opowiadać, po prostu milknę, bo ja nie wiem, jak o tym opowiadać, naprawdę. Ja nie potrafię o tym opowiadać. To jeżeli mogę dodać, to powiem, że to nie był mój jedyny sen z Sai Babą. Miałam ich... Próbowałam sobie zapisać, przypomnieć wczoraj te najważniejsze. To, co sobie zanotowałam, to 20 co najmniej. Ale były takie sny, ja nie wiem, jak to nazwać, o transcendencji, o reinkarnacji. No, z bardzo silną treścią. I nie wiem, czy mogę opowiedzieć ten sen o transcendencji, bo on mówi o doświadczeniu czegoś, czego my jako umysł na Ziemi nie jesteśmy w stanie odbierać, ale w innym wymiarze to istnieje i ja to poczułam. To może mam taką propozycję, wie pani co, bo żeby tutaj jakoś i wilk syty, i owca cała była, ponieważ ja na moich wykładach prezentuje list z transcendencji. Taki jest tytuł tego listu. Tak, ja go czytałam. Tak, ja, osoba, której ten list, która go napisała, napisała go w transie. Jest to okoliczności tego pojawienia się tego listu. To jest coś, czego ludzki umysł nie pojmie. Ale wie pani co, ja tak powiem szczerze, że ja podejrzewam, że to ta informacja w tych snach i ta informacja w tym liście, że źródło jest takie samo. Ja nie mogę powiedzieć za dużo. Muszę się ugryźć w język, dobrze, bo ja też tutaj, mimo że i tak się decyduję na wielką odwagę w tej chwili mówienia o tej sprawie, wielką, proszę mi wierzyć, bo sobie zdaję z tego sprawę, jak bardzo ludzie nie są gotowi na to zrozumienie, że jesteśmy w jakiejś niesłychanej grze i jest wiele ścieżek prowadzących do tego samego źródła. I nie ma czegoś takiego, że tylko nasza ścieżka jest właściwa, reszta to fałszywa, tak? Nie. I tylko my tą ścieżką tutaj, jak będziemy, to dojdziemy do nieba, ale tamci to nie. Tamte ścieżki, frajerzy będą po prostu, no niestety, no, mieli pecha, się urodzili na złej ścieżce, tak? A my, szczęściarze w Polsce, żeśmy tutaj, prawda, się urodzili na właściwej. Ludzie nie są na to gotowi. A zwłaszcza po tych całych paskudnych, parszywych kłamstwach na temat Sai Baby, które są w sieci. Naprawdę, jak się wstuka jego hasło, to wyskakuje tego tysiące tych linków. Świadectwa. Najbardziej straszne rzeczy są o nim. To myślę, że taki sygnał, jak dzisiaj tutaj wysyłamy tą naszą rozmową, która przejdzie do historii, to gwarantuję pani, to... Zresztą pani czuła chyba, że ten sygnał trzeba wysłać, prawda, od rana? To było poza mną. Ja też wiedziałem, że muszę zmienić mój plan, ponieważ mam tych rozmów ponagrywanych z ludźmi ponad 100. To jest o UFO, jakie mam niesamowite rozmowy, o jakichś takich przeczuciach dotyczących śmierci, o zmarłych. To są fantastyczne historie ludzkie, ale ja dzisiaj od rana wiedziałem, że nie, że ja po prostu muszę do pani zadzwonić. I no,
Po prostu pani bardzo dziękuję i jedna rzecz, ja sobie zachowuję do pani telefon, umawiam się w tej chwili oficjalnie przy ludziach, a trochę nas ludzi będzie słuchało, oficjalnie się umawiam z panią na kolejny telefon, gdzie pani opowie te kolejne historie, dobrze? Rozumiem, czy będzie, czy ja dobrze zrozumiałam, czy będzie pan chciał to wyemitować jak najszybciej? Ja chcę to wyemitować jeszcze dzisiaj. Rozumiem. Czyli o 20. Czyli o 20. Siądę do montażu. Teraz mamy godzinę za 7, tak? Druga. No tak, tak, szybciutko. Postaram się to zrobić szybko. I wie pani co? Ja cały czas się zastanawiam, na ile ludzie są gotowi dowiedzieć się o pewnych informacjach. Kiedy ja mówię o tym, że są pewne rzeczy, których ja nie mam odwagi mówić, spotyka mnie no, w komentarzach tam, że ja obiecuję coś, że jest jakieś tajemnice i się nie ujawnia tych tajemnic, a powinno się wszystko kawa na ławę. Ja uważam, że trzeba to dawkować. Trzeba delikatnie ludziom mówić o takich rzeczach, w tym o Sajbabie. A powiem pani też, dlaczego o Sajbabie jest tak ważne. Pomijając to, że ktoś, kto doświadczył tych synchroniczności, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, no, nazywam to synchronicznością, ale to są rzeczy kosmiczne, no tak jak my w tym samochodzie, prawda, że ja mówię do niej, dostaniesz informację od Sajbaby precyzyjną i w tym momencie dzwoni telefon Fundacji Nautilus schowany gdzieś w plecaku, prawda, no to samo to jest po prostu mistrzostwem świata. Ale jest to też ważne po to, że takie istoty, bo takich istot jak Sajbaba, ja jestem przekonany, było na Ziemi więcej i kto wie, być może są cały czas jacyś, ja tego też nie wykluczam, że on właśnie jest taki jak to, co tu przylatuje z gwiazd. Oni tacy są, mają takie możliwości. I w momencie, kiedy sobie człowiek uświadomi, że tutaj na Ziemię przybywa potęga i to nie potęga taka, że mają cudowne lśniące dyski, w których poruszają się niczym bogowie, tak? Bo to wszystko działa perfekcyjnie, ale że oni sami mają po prostu potęgę w sobie. Muszę w tej chwili się postawić kropkę, bo mógłbym mówić długo, a też wielka przyjemność była wysłuchania tej historii od pani. Bardzo panią pozdrawiam serdecznie i proszę czekać na mój telefon. Na pewno się odezwę. Mam dla pana wibuty. Bardzo dobrze. Ja mam też coś dla pani, ale nie powiem tego na antenie, co to będzie, dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. I ostatnie zdanie. Właśnie szykowałam swoją odwagę, żeby do pana zadzwonić, więc byłam przygotowana i w tym momencie pan zadzwonił. Zobaczy pani, jak bardzo wielu ludziom ten telefon i ta rozmowa zapadnie w pamięć. Wie pani, jaką dzisiaj miałem sytuację ciekawą? Mianowicie ja mieszkam w bloku. Nie wiem, czy pani mieszka w bloku, czy... Tak, tak. Wie pani dobrze, że są domofony na dole, prawda? Tak. I zadzwonił do mnie domofonem człowiek. To nietypowa rzecz. I mówi... O, dzień dobry, ja tutaj dzwonię, bo właśnie mieszkańcy chcą porozmawiać o przyszłości. Nie wiem, że ja niby chcę porozmawiać o przyszłości. Ja chciałbym z panem porozmawiać na temat tego, jaka będzie przyszłość w ogóle, czy będzie wojna. Więc ja od razu wiedziałem, kto to jest. I mówię, wie pan co, pan jest z tego kościoła, który chodzi po domach i ludzi nagabuje, tak? Tutaj nie będę wymieniał jego nazwy. No tak, 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 no tak, tak. A ja mówię, wie pan co, tylko rozmowa z panem, pana ze mną nie ma sensu, dlatego że ja jestem człowiekiem wiedzącym, a nie wierzącym. Jak to mówi? To jak to, nie ma pan żadnej wiary? Ja mówię, nie istnieje wiara. Jest wiedza. I chcę ma tu powiedzieć o jednej rzeczy. Jest reinkarnacja, jest wędrówka dusz. Nie jest pan po raz pierwszy na ziemi, nie jest pan po raz ostatni na ziemi. Jest wiele ścieżek, które prowadzą do tego samego źródła. Pana ścieżka jest taka, moja jest inna, ale idziemy w tym samym kierunku, w kierunku światła. Jestem pewien, że ta rozmowa dzisiaj przez domofon zapadnie mu na zawsze, że on jej nigdy nie zapomni.
Naprawdę. Mam takie poczucie, zresztą zakończył ten człowiek tę rozmowę, że ja mam dosyć szczególny głos, prawda, wiemy, więc to nawet to z tego podejrzewam, z tego domofonu to brzmiało też dosyć tak przejmująco. I on po prostu powiedział dziękuję. Bardzo ciekawe. I na pewno by jeszcze o tym dzisiaj myśli. No, także na tym kończę. Bardzo panią serdecznie pozdrawiam. Proszę czekać na telefon ode mnie. Ja na zakończenie powiem tylko, że dziękuję, że pan ma ten kanał, bo wydaje mi się, że to jest taka przeciwwaga dla tego wszystkiego, co się dzieje obecnie na świecie. Musi coś być o duchowości, żeby ludzie widzieli drugą stronę. Musi być światło. I to tyle, proszę państwa. Nie będzie żadnego komentarza do tego. Ja zostawiam to bez komentarza, bo nie wiem nawet, jak to komentować. Tego typu historie ja mógłbym tutaj przytaczać nieskończoność wręcz z tych ostatnich 30, niedługo będzie lat, kiedy mam okazję widzieć to z bliska. I w zasadzie wiem, że to ma związek na pewno z religiami. Ma to związek z tym, co ludzie nazywają Bogiem. Jakiś tam związek ma. Na pewno ma to związek z tym, co przylatuje z gwiazd, dlatego że oni mają to samo. I jakoś wierzę, że my kiedyś, my wszyscy, ja, wy, każdy z nas, dojdziemy do tego samego poziomu, że na końcu tej drogi tych wszystkich wcieleń, które nas doskonalą, jest osiągnięcie takiego stanu, kiedy nagle wiemy wszystko, choć mi się to nie mieści po prostu w głowie i nie proście mnie, żebym po prostu nawet próbował jakoś to zracjonalizować, ponieważ nie jestem w stanie. To mnie naprawdę przerasta. A ludzie, którzy w to nie uwierzyli i nie uwierzą, nie będę miał żadnych pretensji. Ja nawet to zrozumiem, bo sam pewnie nigdy bym w to nie uwierzył. Nigdy, powtarzam, nigdy. Na koniec powiem wam jeszcze jedną rzecz, taką ciekawostkę, mianowicie jak dzisiaj jak wycinałem ten materiał, który wcześniej nagrałem tutaj do tej audycji, usunąłem, szkoda mi się zrobiło takiego fragmentu, który nagrałem o pewnym odcinku serii spotkania na Netflixie UFO, dlatego że ten odcinek w kwestii wiary, tak się nazywa ten odcinek, odcinek drugi tej serii, wydał mi się bardzo ważny, żeby pokazać państwu, jak bardzo mogą być fałszowane prawdziwe informacje. Właśnie w kontekście też Sajbaby. I no szkoda mi się tego zrobiło, także to zostawiłem i to będzie jako oddzielny odcinek, odcinek o tym materiale na Netflixie, o UFO. On się ukaże, może nawet dzisiaj w nocy, o 3 na przykład zrobię taką premierę, bo jest już w systemie, natomiast jeszcze go muszę tylko upublicznić. No i po prostu tak to wszystko wygląda. Mówiłem wam, że to będą wyjątkowe audycje i słowa dotrzymam. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia.